Wiesz, że jak ty jak klaszczę, to ja oczy zamykam, się boję. Witajcie, tu Osty z Kości. Tomek z Kości. Dziś w Kości Reg polecimy wam kilka fajnych wykreślanek. Będzie to taka topka, ale jakoś bez szczególnej kolejności. Po prostu gry, które ściągnęliśmy z półki, według nas są fajne. Są wykreślankami, czyli to, co lubimy. Moda tak w sumie chyba niedawno się zaczęła na te wykreślanki. No i wbiły się takim przebojem na rynek. Teraz tak naprawdę coraz częściej słyszymy o przerabianiu dużych tytułów właśnie na wykreślanki. No i to właśnie sprawiło to, że dzisiaj wam kilka z nich polecimy. Jakbyśmy robili tą topkę jakieś półtora roku temu, dwa lata temu, to byśmy pokazali może 3-4 gry. Tak, a teraz mamy 30-40. Tak, dokładnie. Nie no, przesadzam. No, ale 20 jest tego, tytułów może no, być. No pewnie jest, sporo tego. Filmik, żeby nie był za długi, podzieliliśmy na trzy części. Pokażemy wam najpierw gry wydane w Polsce, później pokażemy wam gry wydane w Polsce, a później pokażemy wam gry niewydane w Polsce, a którymi warto się zainteresować albo sobie skądś tam ściągnąć. No ale no dobrze, żeby nie przedłużając, to ja zacznę chyba od, wydaje mi się, pierwszej naszej wykreślanki, albo takiej... W naszym dodatku pierwszej. Ja nie wiem, czy prędzej grałem w jakieś inne wykreślanki poza, nie wiem... No Steam Rollers jeszcze było, nie? Kraje, miasta, tam i te inne tam piłki nożne. Dobra, miasta, państwa, nieważne. Winnica od Granny. No to już wykreślankowy klasyk. Tutaj rozgrywamy wszystko za pomocą, no wiadomo, naszego notesiku. Tak, dodam szybko tak, że tego wydawnictwa, tego zagranicznego, które się wymyślił Winnicę, będziemy też grę w zagranicznych tytułach. Będziemy mieli. W grze mamy taką oto winnicę, mamy budynki, mamy znaczniki winogron, licznik grunt i co runda będzie mistrz gry, który będzie najpierw losował, od jakiej winnicy zaczynamy, czy właściwie ścieżka, przez którą powinna przejść, żebyśmy dostali punkty w tej rundzie. Następnie będziemy po kolei losować karty i wszyscy uczestnicy, bo nie ma tu totalnie limitu graczy, tak, będą musieli nakreślić odpowiedni kierunek, odpowiednią ścieżkę. Ścieżki to oczywiście nie mogą się przecinać, no, mogą się łączyć, nawet muszą. W każdym razie mamy różne kierunki, różne ścieżki. Są też ścieżki na żółtych kartach. W momencie, kiedy czwarta żółta karta trafi na stół, kończymy rundę. Czyli runda może równie dobrze trwać 5 pól, możemy z 5 linii zrobić, a możemy ich zrobić 10, bo nigdy nie wiemy, kiedy czwarta żółta się pojawi. No i tak rozegramy sobie te kilka rund. Na końcu będziemy jeszcze dodatkowo punktować za połączenia odpowiednich tu, o, widzicie, zameczków różowego, zielonego z odpowiednimi gronami, winogronami. Będziemy też dostawać niestety minusowe punkty. No i kto zdobędzie ich najwięcej, zaskoczka jak zawsze, wygrywa. Świetna sprawa, już kilkukrotnie robiliśmy turniej tej gry. Na pudełku niby 1 do 12 osób, ale idzie tak jak właśnie, nie wiem czemu 20 jestem. Osób ze spokojem. Tak, już robiliśmy już turniej, gdzie naprawdę full osób naraz grało. Zresztą o takiej grze też jeszcze dzisiaj będzie. Także winnica, klasyk, jeśli gdzieś możecie, to sobie ją nabyjcie, bo na pewno warto mieć ją w kolekcji. Moją pozycją jest gra Bukiet, wykreślanka, też chyba jedna z wcześniejszych wydanych, nie? Tak, akurat to, jak się tak zaczyna szał. Pewnie wszędzie już kojarzycie te... No, jakie kujawskie? Są? Tak, kujawskie. Nie właśnie. Wiem, nie. Tak mówię. Kujawskie jest olej. Ale takie... Na Euro no, 2012 takie... też były takie grafiki. To, te eurowe kwiatki. Tak, a na pewno to nie są eurowe kwiatki. Mazowsze to był... To był zespół. Dobra. Ole był kujawski, tak. No jakieś ludowe kwiatki. Mamy tutaj kostki, które symbolizują nam kwiatki. Magdy Latosińskie, trzeba się spytać. Dokładnie. Powinna wiedzieć. Na pewno nam napisze pod filmem. Tak, dokładnie. A jak nie, znaczy się nie oglądała naszego filmu. Przykro. Dobra. Tu w bukiecie właśnie jesteśmy sklepikarzami, sprzedajemy kwiatki, przychodzą do nas klienci i właśnie za pomocą tych kostek
które oczka symbolizują liczbę kwiatów, którą chcą kupić. Jeśli mam no i rodzaj, kolor. Nie? Tak, dokładnie. Jeśli mam żółty kwiatek, tutaj mamy wartość 5, już nie będę wyciągał, wartość 5, wtedy musimy zaznaczyć 5 kwiatków. Wiadomo, żółtych kwiatków nie ma 5, więc możemy tutaj zaznaczyć jeszcze kwiatek taki bezbarwny, który jest taki jakby jokerem. Joker, tak jest. Tak, później właśnie tutaj sobie skreślamy liczbę kwiatków. Kto pierwszy sobie skreśli ilość kwiatków, to sobie jeden dany kolor skreśli całkowicie, wtedy sobie zakreślamy, dostaje 7 punktów, dostajemy punkty minusowe. Naprawdę bardzo fajna, ciekawa i dosyć szybka wykreślanka. Też dodatkowe punkty jeszcze za skreślone całe pola. Mhm. No to mamy tak grządki te. Dużo właśnie, o tak wygląda tutaj właśnie skreślona, już moment. O, tak. Jest takie pola się zakreśla. Bardzo ciekawa, mamy też niezadowolonych klientów, którym na przykład nie możemy dać 5 kwiatków, dajemy 4 i za to mamy ujemne punkty. Tak jest. Bardzo ciekawa i fajna gierka. Z takich ciekawostek wyszły też dodatkowe notesiki, które zmieniają tą grę w grę o diamentach, kamieniach czy o kosmitach. Tak, i fajną rzeczą jest to, że mamy dwustronne kartki. Strona A, strona B, jeszcze jest bodajże C i D. Tak. Więc dużo wariantów i fajną taką rzeczą, że to była jedna chyba z nielicznych karcianek wykreślanych pierwszych, gdzie dostawaliśmy ołóweczki. Mhm. No dobrze, to co? Tak, jedziemy do jakichś starszych tytułów. To ja wam opowiem chwilę o Kości Obfitości, czyli grze, gdzie tam zajmowaliśmy się winoroślami, tu kwiatami, a tu będziemy sadzić kapustę, pomidory i marchewkę. Chyba wdzięczny temat do wykreślanych. Tak jest. Rolnictwo. Dokładnie. Będziemy mieli taki oto notesik. Będziemy mieli nasze grządki. Będziemy mieli przypisane im wartości na kostce. Oprócz tego oczywiście będziemy mieli kolorowe kosteczki. Zielone, pomarańczowe i czerwone, które odpowiadają właśnie kapuście, pomidorom i marchewkom. Kostkami tymi będziemy rzucać, następnie każdy gracz pojedynczo będzie sobie kosteczkę wybierał i w zależności od wartości rysował, czy jakoś zaznaczał, czy jest to marchew, pomidor, czy kapusta. Na początku możemy sobie to rozłożyć każde pierwsze warzywko dowolnie, następnie niestety, musimy już, jeśli zrobiliśmy gdzieś tu marchewkę, już obok sadzić tylko marchewki, nie możemy nagle odskoczyć i zacząć jej sadzić gdziekolwiek indziej. No i to jest właśnie ta trudność w grze. Jeśli nam coś nie pasuje albo nie chcemy czegoś użyć, możemy poświęcić to na wykreślenie tu znaczników super świnki. A te, jeśli przejdziemy całą linię, dają nam moc super świnki. Czyli będziemy mogli, krótko mówiąc, zrobić plus minus jeden na przykład sobie tutaj na tej kostce. Na końcu zawsze zostaje jedna kosteczka. I na bazie tej jednej kosteczki skreślamy tu w którymś z tych trzech straganów jedno pole. Na koniec gry dostaniemy punkty. Za cały rządek, jeśli mamy wypełnione. Za poszczególne super świnki. A także liczbę naszych warzyw razy to, co znajduje się, razy liczba tych skreślonych pól na tych straganach. I to wszystko. Gra bardzo przyjemna. Bardzo fajna, mimo tego, że jest tu zaledwie ile? 6, 12, 18 pól, jest tu naprawdę sporo, sporo kombinacji. Świnka fajna, można iść w świnkę, można nie iść w świnkę. Ja lubię. Lubię świnkę. No i dostajemy dwa takie grube bloczki karteczek, tak, gdzie mamy wersję zaawansowaną. Tak, taką, gdzie możemy podstawową. Więcej jeszcze punktów zdobyć, jeszcze więcej kombinować. Gra bardzo prosta, wydana przez Board and Dice. Naprawdę fajny tytuł. Też starszy, więc pewnie gdzieś tam, jeśli jest właściwie dostępny. Ostatnio właśnie było na jakichś wyprzedażach coś takiego już. No widzicie, bo to jest właśnie problem. Jak gra jest starsza, to albo będzie super tania, bo jest już starym tytułem. Albo już nie ma. Albo nie ma jej w ogóle i nagle kosztuje majątek, więc nie wiem, czy ta kosztuje majątek, czy jest tania, ale jeśli będziecie mogli, no to zainwestujcie, jeśli lubicie wykreślanki, bo to świetny tytuł. Kolejny tytuł to właśnie jest przyniesienie planszowej wersji kafelkowej, tak, dużej gry. Patchworka właśnie na wykreślankę. Tak jest. Patchwork zazwyczaj pewnie wszyscy znają, każdy słyszał o tym. Jest to wykreślanka, w której wykreślamy
wzory znane właśnie z patchworka. Czyli robiłem swoją kołderkę. Dokładnie. Na takich tutaj oto planszach. Pokażę. O, takich planszetkach. One są, tak, one są dwustronne. Warto się zastanowić, czy są właśnie dwustronne, czy nie. Bo to jest też taki dodatkowy bagaż. No, to już chyba wszędzie zaczynają. Na dłużej starczają, nie? No tak, tak wygląda właśnie wykreślona kartka. Zaczynamy od, każdy z graczy wybiera sobie jeden taki wzór, większy, który tam w danym miejscu rozrysujemy, a później kolejne rysujemy wokół niego, czyli muszą stykać z nim. Rozkładamy kilka kart właśnie na środku, tworząc koło. I tak jak w zwykłym patchworku, czy no tutaj kulamy kostką, tam mogliśmy wybrać od 1 do 3 elementów, tutaj kulamy kostką i w to miejsce, gdzie wykulamy kostką, zatrzymuje się nas nie, podróżnik, rysownik, malarz. Jak? No, jak kołderkę to... A, szwacz. Szyję to... Szycza. Szwacz. Szycza. Szyjacz. Szyjacz. Kołdernik może. Kołdernik jadowity. Jadowity. Podkołdernik. Okej. Okay. To szwacz tak. Się przemieszcza na to pole, gdzie ktoś wskazuje nam kostka. I taki element musimy rozrysować. Możemy, jeśli jakiegoś elementu nie chcemy rozrysować, możemy skorzystać z kół pomocy. Możemy się mamy cztery koła pomocy, możemy przesunąć się w lewo, w prawo, możemy wybrać jeden element, możemy przeciąć ten element na pół, czy tam odciąć kawałek, czy też możemy wykonać jeszcze jakąś z tych akcji ponownie. Rundy się kończą w momencie, kiedy zostanie bodajże dwie karty na stole. Wtedy punktacja, która w tej grze wydaje mi się właśnie najtrudniejszą, najciężej to wytłumaczyć, punktujemy za największy prostokąt, który w danej rundzie mamy. W pełni wypełniony. Dokładnie. W pełni wypełniony. Więc na przykład początkowe wyniki to wychodzą 17, 6 i tak dalej, bo na przykład 2 razy 3. A na przykład tutaj widzę w ostatniej rundzie ktoś zdobył 64 punkty. Tak. Takich, znowuż, ciekawostek, jak mogę wrzucić, to Lacerta, nie, nic nie będzie o kołdernikach. A cieszę też ciekawostkę. Lacerta wypuszcza z różnych okazji takie specjalne karteczki, notesiki, bloczki, które możecie sobie ściągnąć z internetu, wydrukować. I tak na przykład na Wielkanoc macie jakiś motyw ze zajączkiem, z jajeczkiem, możecie sobie to ładnie pokolorować. Tym bardziej, że w grze tej zamiast ołówków dali kredki. Czyli może być kolorowo. Może być. No i dokładnie. Aha. Mamy no też. Mamy robota. Automę. Sztuczna inteligencja wykreślona. Dokładna. Możemy sobie grać sami. Nie z robotem. Gram solo. Dobrze. Patchwork. Patchwork, dudul. Dudul. A, dudle. Nie wiem. Dodle. Laseta. Dobrze, to przebije cię w przenoszeniu dużych gier, bo oto dzięki G3 możemy zagrać sobie Tetrisa, przenieśli cały wielki automat do takiego małego pudełeczka. Gra jest no właśnie przeniesieniem tego elektronicznego Tetrisa, tych spadających klocków. Będziemy mieli sobie taki gruby nóż zaskoczka. Bloczek. Tym razem druga strona nie jest... No pokazuję już tutaj. Już pokazujesz, no widzicie. Druga strona służy po to, że po rzucie kośćmi, którą wykonuje pierwszy gracz, określamy kolor klocka, a także w którą stronę jest obrócone na tej kaczkurce. Według 1, 2, 3, 4, jeśli wypadnie czwórka, tylko niebieska, to rysuję właśnie ten tutaj element. Dokładnie. Gracz aktywny może raz przerzucić, stwierdzić, że mu się nie podoba. Dopiero jak on potwierdzi, reszta graczy wykreśla ten sam znak. No i co? No i chodzi o to, żeby budować pełne linie, bo to za nie będziemy dostawać punkty. W grze tej im więcej naraz linii wykreślimy, tym więcej dostajemy takich iksików, które są naszymi dodatkowymi, specjalnymi punktami. Tutaj służącymi, żeby właśnie obłowić się tak na tej dodatkowej linii punktującej. Oprócz tego będziemy dostawać punkty za linię pełną, tam gdzie brakuje nam jednego lub dwóch kwadracików.
Im wyżej będziemy w górze, tym więcej będziemy dostawać, bo już pojawiamy na nasze mnożniki. A oprócz tego mamy jeszcze magiczne, kolorowe kółeczka. Jeśli położymy, zakreślimy na nich klocek w tym kolorze, dostajemy kolejne dodatkowe możliwości zakreślenia, zdobycia punktów, takie specjalne zdolności, dzięki którym za każdą jedną taką kropeczkę będziemy mogli się przesunąć w lewo, w prawo, czyli tak jakbyśmy chcieli ten sobie klocek obracać, czy możemy sobie w ogóle zmienić kolor, wybrać dowolny. Możemy też wysadzić klocek, nie skorzystać z niego. Za niewykorzystane te bomby, te wysadzenia dostaniemy dodatkowe punkty. Wysadzić możemy tylko 3 razy. Później już musimy wszystko zbudować do końca. W momencie, kiedy nie możemy rzucić klocka, a lecący klocek musi mieć możliwość wejścia gdzieś w tą szczelinę, nie możemy po prostu tak wyrysować, musi on logicznie móc spaść i ewentualnie zostać przesuniętym. Jeśli już nie mamy wyjścia, no to kończymy, czekamy, że reszta graczy dokończy i wszystko. No dosłownie Tetris z dodatkowymi bajerami. Tak, odkryta gra tak dla nas w wakacje. Był szał ciał, cały czas grana. Naprawdę bardzo, bardzo dobry tytuł. I tyle. Tak Bricks od G3. Spróbujcie, warto. Właśnie tak jest. Właśnie tak jest. Wykieślane Imperium Osadnicy. Czyli znowu przynosimy dużą grę. Portalowa wykieślanka, gdzie przenosimy naszych osadników do świata wykieślanego. Tak, każdy z graczy otrzymuje, już wam pokażę, taki tutaj właśnie notesik dodatkowych budynków. Notesik, raczej no, kartkę właśnie z taką właśnie planszą jakby osadników. Naszą podstawową planszą. Tak, gdzie tutaj mamy, o tak, surowce jakie zdobywamy, musimy właśnie je wykreślać. Tutaj mamy takie jakby łąki, pola. Kolejne lokacje, tak, które do możemy odkryć. Musimy właśnie odblokować mosty. Gdzie właśnie kulamy właśnie takimi fajnymi kostumowymi kosteczkami. Tak, pokaż, bo to wszystko przez folię. Ja wiem, że jest korona. To wszystko musi być zabezpieczone. No, ale mamy ładne drewniane kosteczki ze surowcami znanymi właśnie z tak dużych osadników. Mamy kosteczkę, która pokazuje nam liczbę naszych osadników. Robotników, i osadników. Tak. I na podstawie tego, tej różowej kosteczki z osadnikami, która nam pokaże po wykulnięciu, ile akcji możemy w danej rundzie zrobić. Tak jest. Surowce oczywiście każdy zdobywa takie, które wypadną. Możemy je wykorzystać na tutaj właśnie zakreślenie danych surowców. Jeśli skreślimy surowce, dostajemy punkty i odblokowujemy sobie miejsce, w które możemy zbudować nasze budynki. Te oto budynki właśnie dodają nam dodatkowe punkty, dodatkowe zdolności podczas gry. No też mają takie tetrisowe kształty, różne tak, kształty mają te budyneczki, więc... Wiecie, nie? Takie L-ki, jakieś tam, nie wiem, plusiki, czy tam... Wygibasy. Dokładnie. To na początku rundy każdy z graczy losuje sobie taki jakby bonusowy kafelek. Trochę sobie otrzymuje tam jakieś gratisy. Bardzo fajna, przyjemna. Chociaż wyszła już wersja na telefon. Kurczę, ja to chciałem wtrącić w mojej ciekawostce. Która mi się bardziej trochę podoba. No wiadomo, szybsza, nie trzeba właśnie, można kilka razy na raz zagrać. No tak, zrobiła się strasznie popularna tak, i bardzo fajna. Dużo ludzi w to w sumie to samo co tutaj. Jeśli ktoś na przykład gra właśnie w komórkową wersję, to świetnie, bez tłumaczenia już mu pójdzie w tą tutaj. A to można grać bez prądu na bezludnej wyspie i... Tak jest. Bez komórki. A dodatkowo taki ludzie, którzy grali w tą grę, polecają, żeby użyć surowców właśnie z osadników, które nam ułatwią policzanie surowców. Tak, i będzie to fajnie. A to właśnie jest chyba najcięższe w tej grze, żeby zapamiętać, ile surowców mamy, ile już użyliśmy i żeby jak najlepiej je wykorzystać. Wiem, co jest lepsze niż w komórkowej wersji pudełkowa. Co? Trzewik ci się może tam gdzieś podpisać, na komórce co, szybko ci poryszę? Dokładnie. Dobra. A jak co to bardzo fajne. Jeśli lubicie właśnie osadników i całą krainę, cały ten świat osadników, to polecamy. Teraz ja. Tym razem nie będzie to przeniesienie gry, ale gra w świecie też innej dużej gry, czyli roleplayera, czy też
chyba już niedługo, przynajmniej w zapowiedziach jest lockdown, który wyszedł do... Zapal sobie jeszcze. Czemu ty mi przeszkadzasz, że ja opowiadam o grach? Kartografowie! O! Kartografowie, Ogry naprawdę Games. Świetna gra, tak, wydana przez Ogry Games. Nie kościanka, tylko karcianka. Na wzór powiedziałbym troszkę może, no dobra, łączę z winnicą, mam tylko karty. I to, że się wykreśli. No dobrze, ale co robimy w kartografach? W kartografach dostajemy taki oto bloczek przedstawiający mapę. Odkrywamy nowy teren, no i kreślimy jego mapę. Z jednej strony mamy prostszą wersję, z drugiej mamy taką już trudniejszą, z wielką wyrwą szczepioną, która trochę utrudni nam rozrysowanie tego wszystkiego. Mamy miejsce na nasz tytuł, herb, wszystko no pięknie. Mamy to. Mapkę, a na dole mamy jeszcze miejsce na monetki, które będziemy zdobywać. Tak? To ogólnie jest, geneza gry jest taka, że królowa szuka właśnie najlepszego kartografa, chce, żeby jej kraina została jakby zobrazowana i szuka właśnie najlepszej osoby, która właśnie jej zrobi mapę jej królestwa. A teraz wracamy do ciekawych rzeczy, czyli do tej mapy. Na mapie będziemy właśnie sobie kreślić różne obszary, które będą nam wynikać z kart, które będziemy dociągać. W karcie mamy parę rzeczy istotnych. Mamy punkty, bo gra toczy się przez cały rok. Mamy wiosnę, lato, jesień, zimę. No i każda ma swoje punkty z 4,5 roku. Kiedy osiągniemy maksymalną liczbę punktów, kończy nam się runda, robimy podliczanie punktów. Na karcie mamy też informację, jakiego terenu ona jest. Czasem, tak jak tu, jest to teren podwójny, czyli w tym momencie może być to i pole, i albo, las. Albo taki tutaj, który mamy wszystkie tereny dodatkowe. Tak jest. Dostępne. I mamy co? Mamy jeden klocek w jednym kształcie. Są też takie jak tu miasto pojedynczy rodzaj terenu, ale za to dwa klocki do wyboru, większy, mniejszy. Jeśli weźmiemy mniejszy, to dostajemy dodatkową monetkę. Monetki te zaznaczamy na naszej mapie, to będą dodatkowe punkty. Oprócz tego monety znajdują się też przy górach. Jeśli obudujemy z trzech stron górę, też dostajemy tą monetkę. Nie wiem, czy tu widać, są też ruiny. Ruiny możemy zakreślić sobie w momencie, kiedy pojawi się nam karta ruin. Wtedy kolejna karta, którą odsłonimy, musi przez te ruiny przechodzić. Ostatnim, właśnie przedostatnim rodzajem kart i najciekawszym, jaką możemy zdobyć, co właściwie odróżnia tą grę od innych wykleszlanek, są potwory. Mamy tu najazd gnoli i w tym momencie widzimy sobie, w którą stronę przekazujemy nasze mapy, przekazujemy innemu graczowi, a to inny gracz rysuje nam tu najbardziej chamsko jak potrafi rozstawienie z tej karty. Chodzi o to, że na koniec rundy każda część niezabudowana potworów będzie nam dawała punkty minusowe. Czyli im więcej, tym lepiej. No i ostatnim rodzajem już kart są karty punktujące. Pod każdą rundą, pod każdą porą roku kładziemy dwie takie karty i one sobie punktują. Tu na przykład dostajemy 3 punkty za przekątne, tu mamy po jednym punkcie za wodę i pola, tu mamy za lasy, gdzieś tam mamy za największe wioski i tak dalej, i tak dalej. Czyli co runda oprócz tego, że co gra oprócz tego, że losowo wychodzą nam karty, to punktujemy też za losowe rzeczy, do tego dochodzą potwory, przekazujemy, pojawia się wreszcie jakaś interakcja, nie, że każdy sobie, tak, tylko możemy poprzeszkadzać właśnie innym graczom i to jest super w kartografach. Pierwsza wykreślanka, nie? Która właśnie ma negatywną interakcję pomiędzy graczami. Bo nie wiem, nie tak kojarzę, czy jest jeszcze... No wiadomo, w innych grach możesz tam podbierać sobie kosteczki, bo tak, widzisz, tutaj właśnie bierzesz a to jest taka typowo negatywna interakcja, gdzie bierzesz sobie jego kartkę. Tu możecie zobaczyć, jak właśnie wykreślane są takie mapy. Tak jest. Im więcej kolorów się użyje, tym ładnie to wygląda. Im więcej kolorów, tak jest. O. Fajnie, jak wasze ludzie tam, nie, jakieś domki coś kombinują. Też właśnie robiliśmy turniej, nie? No właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie z ciekawostek też zrobiliśmy turniej na 20 chyba kilka osób, jeśli dobrze pamiętam. Są właśnie te karteczki z turnieju. Chodziliśmy wzdłuż stołu,
Ja z kartą, Tomek robił zdjęcie karty, chodziliśmy, pokazywaliśmy, krzyczeliśmy, jaka karta teraz, czy wszyscy gotowi, czy możemy przejść do kolejnej rundy. Świetna zabawa, Bishop pozamiatał, wygrał, no właśnie, kartografów, także zabawa była. Bardzo fajna. Super. Jedna z, no jest w mojej topce wykreślanek. Tak, jeśli chodzi o wykreślanki, to też taka moja topka, nie? Topkowa, bo jest naprawdę, topka. Naprawdę bardzo... Bardzo dobrą grą. Także kartografów naprawdę, naprawdę musicie spróbować. Rewelacyjnie. Okay. Ostatnia pozycja w tej... W tej części? Tak jest. W tym odcinku. Kolorowy szlak od Fox Games. Jest to właśnie wykreślanka w takim fajnym pudełeczku. Magnetico. Magnetycznym, która wyszła w kolorze, jak tutaj widzicie, niebieskim. Tutaj właśnie jest pomarańcz. Czerwień. Płomienny czerwieni, jak to tam mówiłeś. Tak. Płomienny pomarańcz. Teraz właśnie tu mamy wszystkie wykreślanki, które muszą mieć ołówek i wyczerpywalne jakby notesiki, nie? No tak. A tutaj mamy na się takie laminowane? No, takie planszetki, na których właśnie za pomocą pisaków zmywalnych zakreślamy nasze wyniki. To jest. Oczywiście jak w większości wykreślanych tutaj mamy też kosteczki. To jeszcze tylko wtrącę, jak tam się rozpakowujesz, że limitem dla graczy jest ilość po prostu tych czterech planszetek. Bo tu mamy na przykład planszetkę, którą można było zdobyć jako promkę w Essen. I dzięki temu już tak naprawdę piąta osoba może sobie spokojnie grać. I gdyby mieć powiedzmy dwa czy trzy zestawy pewnie tej gry, no to tyle osób mogłoby naraz sobie w to pograć. Głównie to, co mamy. Ulice i tory kolejowe. Musimy tak rozrysować nasze plany jakby komunikacyjne miasta, żeby tak. Się zgadzało właśnie, tu mamy linię kolejową i do tego musi dochodzić linia kolejowa. To wszystko musi się logicznie zgadzać. Tak, musi mieć swój początek, koniec. 6, 7 rund. W każdym rundzie możemy wykorzystać jakby takie koło ratunkowe, bonusowy kafelek. Jeśli nie wykorzystamy, to w danym rundzie nie możemy wykorzystać dwóch, więc musimy pamiętać o tym, że tak, warto korzystać z tych. Tutaj mamy symbole pokazane. To właśnie to, te na dole, jakie są dostępne na kosteczkach. Każdy właśnie gracz po kolei kula kostkami. Zaznaczamy sobie, jakie są dostępne. Tak, i wszystkie te kosteczki musimy nanieść na planszę. I tak, i później punktujemy za liczbę połączeń. Tu też właśnie mamy wszystko ładnie pokazane, za co punktujemy. Bardzo przyjemna, tak. Szybka gierka. Dodatkowo dostajemy w tej wersji pomarańczowej kosteczki lawy i meteorytów jakieś tam. Tak, meteorytów, które właśnie dodają nam dodatkowe rzeczy. W wersji niebieskiej mamy jeziora i rzeki. Tak jest. Tak. W tym roku też wyszła na Kickstarterze, wyszły w sumie kolejne części. Są tam już, tam jest dużo. Tak. Dochodzą dodatkowe kostki, jakieś tam magiczne, lasy, parki i tak dalej. Tak, czyli mamy wykreślankę z motywem katastroficznym. Tak, ale naprawdę bardzo się zastanawiałem nad tym, żeby to zakupić sobie też. Nie, no bardzo fajna gra i powiem, że nawet bez tych dodatkowych udziwniaczy typu gdzieś jezioro lawy, które nam blokuje możliwość, czy meteoryt, który uderza nam, niszczy czy blokuje, to nawet bez tego ta gra jest naprawdę fajna. A jak wam się już troszkę ogra, to właśnie dodajecie sobie te kostki kataklizmu i robi się jeszcze ciekawiej. Także bardzo przyjemna, fajna jest to, że właśnie są te zmazywalne pisaczki. I w sumie no tyle razy grana, te chyba pisaki tam nic nie powie, czy były już wymieniane. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby wszystko ładnie zmazywać, bo jeśli to się zostawi ten pisak, to później jest ciężko. To już trzeba się zgłosić do jakiejś dziewczyny, która maluje sobie paznokcie. Czekaj. Albo kupić zmywacz do paznokci, bo będzie tak, szybciej. Nie. No. Najważniejsze, żeby nie zapomnieć schować kostek, no wiem, żeby się nie zgubiły. Także jak widzicie, to było nasze 1, 2, 3, 4, 8 gierek. W kolejnym odcinku pewnie znowu za jakieś 8 wrzucimy jakieś. Nawet wiemy jakie, bo co będzie. No będzie, no Smoothie musi być, rewelacyjna wykreślanka. King Domino Duel. Welcome to. Rzuć na tacę. No, nie podglądam. Czy z pamięci mów. Pokazać? Tak jest. Czy wielki pakiet, najnowszy wykreślanek, hit, tak. Wspieram to. Made by Radek Ignatów. Dokładnie. Bardzo fajne, tak. Mózgożerne i wykańczające
zwoje mózgowe wykreślanki. Tak, za niewielkie pieniądze mogę się sobie kupić dokładnie świetny pakiet momencie wykreślanek, początkowo 5, a później właściwie już 7, gdzie sobie zaczynam do 8 może, tak, które sobie wydrukujecie sami, gracie do woli. Świetna sprawa. Ciekawe. No i nasza rodzima polska rzecz. Ale o tym w kolejnym odcinku. Tak jest. Także do zobaczenia. Chciałem powiedzieć, szukajcie tego linku, ale kurczę. Kto wie? Kto wie, kiedy będzie. No. Także do zobaczenia. Dzięki za uwagę. Cześć. Cześć.